Zauważamy duże zainteresowanie koloryzacjami typu ombre, sombre. Wiele pań chce mieć wykonaną tą koloryzację u siebie na włosach. Moim zdaniem są to koloryzacje bardzo uniwersalne, ponieważ pozwalają osobom o dość ciemnych włosach mieć włosy blond. Bardzo ładnie wyglądają u blondynek, wtedy wykonujemy sombre. Jedną z odmian ombre, która świętuje swój bardzo duży sukces, jest koloryzacja nazywana grombre. Skąd taka dziwna nazwa? Otóż jest to połączenie dwóch angielskich słów, grey i ombre. Grey znaczy szary. Są to wszystkie koloryzacje, w których mamy wykorzystane zimne odcienie włosów z dołączeniem szarego. Co jest najciekawsze w tych koloryzacjach? To na pewno stopień trudności osiągnięcia czystego, szarego koloru. Jest on możliwy do wykonania tylko i wyłącznie na włosach bardzo mocno rozjaśnionych o naturalnym odcieniu bądź wręcz bardzo zimnym odcieniu. Tutaj ciężko jest go uzyskać w warunkach domowych, ponieważ może nam wyjść wiele odcieni, zaczynawszy od zielonego, kończywszy na szaro, niebiesko, brudnych kolorach. Właśnie dlatego, że ważny jest kolor podkładu, który mamy, czyli musi on być bardzo czysty, a także struktura i jakość włosa, na których nakładamy ten toner, bo to nie są koloryzacje stałe. Panie, które chcą uzyskać ten odcień u siebie, muszą pamiętać, że niestety koloryzacje w tonacjach szarości, zimnych odcieni są jednymi z najbardziej nietrwałych koloryzacji. Bardzo szybko wypłukują się, starczają praktycznie do kilku, kilkunastu myć. I wracamy do podkładu rozjaśniającego, czyli tego koloru, który mieliśmy, zanim została ta koloryzacja nałożona. O czym jeszcze należy pamiętać? Koloryzacje w odcieniach szarości są bardzo specyficznymi koloryzacjami, bardzo wymagającymi, jeżeli chodzi o kolorystykę naszej skóry, o to, w jakiej tonacji jest nasza skóra tak naprawdę. Pasuje ona, powiedzmy to w ten sposób, tak jak ombre i sombre możemy dopasować do klientki, ma ono tak naprawdę tak duże zastosowanie, jak duża wyobraźnia jest u fryzjera i jak nasza klientka potrafi się, że tak powiem, dopasować, jak bardzo ona jest elastyczna i co chce mieć na głowie. O tyle koloryzacja typu grombre, czyli ta w szarościach, pasuje może 15% klientek, które chcą ją mieć wykonaną na swoich włosach, a ja tak zawsze się mówię, że tak jak w wypadku czarnego, większość z nas zawsze chciało go chociaż raz w życiu mieć, nie każdemu on nam pasuje, jednak gdzieś ten czarny kolor włosów kusił każdą z nas. Tak samo koloryzacja w odcieniach szarości kusi niejedną klientkę, aby móc ją mieć wykonaną na swoich włosach, jednak tak naprawdę niewielkiej ilości z nich pasuje do końca i ładnie wygląda. Wymagane jest chłodna tonacja skóry, odpowiedni koloryt oczu, odpowiedni koloryt brwi. Do tego jeszcze w miarę skóra, która nie posiada zaczerwienień, jakichś znamion, ponieważ tak jak platyna potrafi wydobyć niestety u osób ze skazami na skórze wszystkie niedoskonałości tej skóry, tak samo kolor szary, który właśnie na niej powstaje, potrafi nam również te niedoskonałości skóry wydobyć. Najładniej wygląda właśnie u osób o karnacji chłodnej albo też chłodnej z delikatną odmianą ciepłego, ale to musi być tylko delikatna domieszka tego ciepłego odcienia karnacji skóry. Co jeszcze jest ważne? Koloryzacje typu blond ogólnie, także szary, najlepiej wyglądają na włosach zdrowych. Na włosach zdrowych, lśniących. Wtedy ten kolor ma odpowiednią bazę, wychodzi najładniej i te włosy wyglądają estetycznie, wtedy dopiero zaczynają zdobić. Jeżeli włosy są zbyt porowate i nałożymy na nie kolory typu szary, bądź też z domieszką fioletu, który też jest bazą tego koloru, w tym momencie może się nam okazać, że powychodzą nam plamy w kolorach brudno-szarego, w tych miejscach, gdzie włos jest bardziej porowaty. Te włosy będą wyglądały na jeszcze bardziej zniszczone.
Także tutaj mój apel do właścicielek włosów, które jednak chciałyby mieć te koloryzacje. Miłe panie, może naprawdę poświęćcie troszeczkę czasu, aby mogłaby to wykonać osoba, która rzeczywiście ma ten temat pojęcie, fryzjer, tak abyście mogły się cieszyć tą koloryzacją, a nie była ona waszą zmorą, gdyż źle wykonana może okazać się, że wygląda dość nieciekawie. My dzisiaj w programie wykonamy dwie koloryzacje. Jedna z nich jest na włosach krótkich, druga na włosach długich. Zobaczycie Państwo, jak ten kolor rozkłada się na włosach, jak może wyglądać właśnie koloryzacja typu grąbę w wersji krótkiej i długiej. Zapraszam.
mimo tego, że dzisiaj poruszamy temat głównie koloryzacji w odcieniach szarości, czyli tak zwanego grombre, te same czynniki mają wpływ również na koloryzację w zimnych odcieniach, na blondy o zimnym podkładzie, a także blondy o naturalnym podkładzie. Także wszystkie wskazówki, jakie dzisiaj udzielimy klientkom, paniom, które chciałyby kiedyś uzyskać koloryzację w odcieniach szarości na swoich włosach, również mogą zastosować panie o włosach w kolorach zimny blond bądź też bardzo jasny blond. O czym należy pamiętać? Należy pamiętać o tym, wiele pań posiadających czarne włosy, nieraz niesionych chwilą mody, chce mieć również u siebie na włosach koloryzację w stylu ombre, grombre, sombre, czyli tam, gdzie końcówki są jaśniejsze, jakkolwiek można to nazwać. Problem polega na tym, że niejednokrotnie te włosy farbowane są przez wiele lat farbami drogeryjnymi, niestety nie, złej jakości farbami. Jaki to ma wpływ na koloryzację, którą chcemy wykonać? Farby drogeryjne w szczególności nie dość, że wnikają głęboko we włos, do tego jeszcze mocno oblepiają go naokoło. W momencie, kiedy my staramy się zdjąć ten kolor z końcówek, a na końcówkach jest on najbardziej napigmentowany, ponieważ one są kilkanastokrotnie, nawet kilkudziesięciokrotnie pofarbowane czarną farbą, ten włos niestety tego pigmentu nie chce oddać. Skutek, jaki uzyskujemy, to jest włos zniszczony niejednokrotnie w nierównomiernym kolorze, z odcieniami rudości, czerwieni, złocieni. Takie włosy nie nadają się na koloryzację typu ombre, jeżeli już możemy starać się o wykonanie koloryzacji w typu sombre, czyli tej delikatniejszej. Jeżeli już naprawdę uprzecie się, panie, na to, żeby te końcówki rozjaśnić, starajcie się jednak tego nie robić na raz. Postarajcie się jednak, ja bym zalecała najpierw udać się do osoby profesjonalnej, profesjonalnego fryzjera, który przeprowadzi dokładną diagnozę włosa, określi sposób działania i czy w ogóle jest to możliwe, czy w ogóle ta koloryzacja będzie pasowała do osoby, która chce ją nosić. Myślę sobie, że koloryzacje w odcieniach szarości, mimo tego, że wchodząc w wiosnę, którą mamy już praktycznie za pasem, mówi się o modzie, że będzie teraz na włosach królowała czerwień, miedzie, mahonie, truskawkowe blondy. Mi się wydaje, że koloryzacja typu grombre, czyli te wszystkie odcienie szarości, czy też odcienie bardzo zimnych blondów, tak mocno zakorzeniły się na dzień dzisiejszy u naszych klientek, że jeszcze przez długi okres czasu na pewno będą one noszone przez nasze panie, mimo tego, że moda będzie wskazywała na coś innego. Również te nasze wskazówki dzisiejsze możemy odnieść do mody. Na pewno będą przydatne dla pań, które będą chciały uzyskać truskawkowe blondy, gdyż należy pamiętać, że każdy kolor pastelowy wymaga czystego podkładu we włosie, zdrowego, lśniącego włosa i najlepiej profesjonalnej pomocy w jej uzyskaniu. Mam nadzieję, że nasze koloryzacje, nasze wskazówki, które udzieliliśmy dzisiaj w dzisiejszym programie paniom szczególnie, w jakimś stopniu przydały się, że zaciekawiły Was koloryzacje w typach szarości, że może nie jedna z pań zechce mieć ją na swoich włosach. Ja już dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego programu Fryzjernia. Dziękuję.